Przede wszystkim najważniejsze, że zagraliśmy dobrze i w obronie, i w ataku. Wykorzystywaliśmy nasze sytuacje po błędach przeciwników. Dobrze to funkcjonowało, dzieliliśmy się piłką i najważniejsze, że wpadały te trójki. No i wynik mówi sam za siebie. Wróciła skuteczność w rzutach za 3 punkty, bo mieliśmy otwarte pozycje i dzisiaj trafialiśmy 9 trójek celnych do przerwy i automatycznie otworzyła nam się gra. Kolejny ciężki tydzień był za nami, bo pech nas nie opuszcza, bo nie wiem jak to inaczej nazwać te sytuacje, nawet nie chcę nazywać ich urazami, bo to są po prostu sytuacje losowe, pechowe, które nam się przydarzają. Nie możemy trenować w pełnym składzie, czy też występować, ale ci zawodnicy, którzy są zdrowi, dzisiaj spisali się na medal i gratulacje zwycięstwa. Na chwilę obecną Rodney Chatman jest z nami, trenuje, gra, także nie ma tak jakby czego komentować. Cały czas mamy problemy zdrowotne. Nie planujemy zgłaszać 6. obcokrajowca, ale na chwilę obecną nie planujemy żadnych zmian.